No, ja doszłam do wniosku, że trzeba, prawda, po prostu, no, ktoś musi jakoś dokumentować straty, prawda. No i zaczęłam zajmować się zbieraniem informacji. No raz, kto siedział, prawda, czy siedzi w innych obozach, a potem, prawda, więźniami, no, pobitymi, no i innymi, prawda, represjami. No. Tak to wyglądało. Potem nawiązałam kontakty z adwokatami, którzy, no głównie z panią Teresą Kurcjusz i z ojcem, to już chyba on już wtedy chorował. Z Kurcjusz, głównie z panią Teresą Kurcjusz. Ja jej chyba wcześniej nie znałam, ale ona była przyrodnią siostrą mojej koleżanki Eli Seferowicz, młodszą siostrą, więc mogłam ją znać jeszcze wcześniej też. Już tego nie pamiętam. No, ona mi też, prawda, kontakty z innymi adwokatami, którzy byli obrońcami, ale to była do końca największa kancelaria, prawda, taka obrońców więźniów politycznych. No, potem ponawiązywałam kontakty, prawda, z innymi działaczami, z innymi strukturami, z ludźmi, których wcześniej w ogóle nie znałam, albo byłymi więźniami, albo ludźmi, którzy więźniami nie byli, na przykład tak jak Jacek Zomer. No. I to był czas, kiedy ja najciężej pracowałam w swoim życiu, naprawdę, bo potem no, zarabiać musiałam na życie, bo pan Brodski to taki był, no, nie no, nie mówię, że nie dałby mi jeść, ale no, ale też mówię o takiej, o, prawda, o pracy, znaczy takiej, no, po prostu takiej właściwie pulianej, bo ja jak ja mieszkałam, mieszkałam, prawda, jak już opuściłam pana Brodskiego, to rozwód dopiero po kilku latach chyba był, ja mieszkałam piętro wyżej u takiego pijaczka, który tam nie mieszkał, ale miał po dziadku mieszkanie, bo to było tak za komuny, że jak był zameldowany, to tego, ale pracował. Mieszkał w Pszczynie chyba, czy gdzieś tam, w każdym razie poza Katowicami, a to podnajmował mi. Aha, ja w międzyczasie, znaczy, Teresa Kurcjusz, do której się prywatnie mówiło Ajka, bo tak jeszcze chyba od dzieciństwa rodzice chyba tak do niej mówili. Więc Ajka potem mi mówi: wiesz co, słuchaj, wiesz co, Teresa, bo ona też Teresa, wiesz co, ty masz chyba konkurencję, bo przyjeżdża taki facet do mnie, też o informację prosi, wiesz. A ja mówię: wiesz co, ale to cholera, nender, słuchaj, wiesz co, Ajka, no to było, bo ona taka, wiesz, ja już troszkę konspirator, więc jakoś, ja mówię: wiesz co, ale to, nie, on jest w porządku, bo jego polecił Piotr Andrzejewski. No a oni się znali, pan Jerzy Kurcjusz, prawda, więc no, w porządku. No i kiedyś mówi tak: wiesz co, on znowu przyjedzie i po informację, on znowu przyjedzie po informację i chce listę aresztowanych, znaczy aktualnych. Ja mówię: co i masz? Mówi, ma i pokazuje. Ja mówię: Ajka, to wiesz co, to wyrzuć to, bo to
Tak, jedni już wyszli. No bo ona nie wszystkich śledziła, ona śledziła swoich. Ja śledziłam już wszystkich, to już wszyscy byli młodzi. A już zamknęli, nowych pozamykali, więc to wyrzuć. A ja mówię, a skąd ty to masz? I tutaj będę wredna, coś co powiem. Ja mówię, słuchaj Ajka, bo ona mówi, że to jest z komitetu tego. Ale komitet to siedział i czekali, że ktoś się zgłosi. A ja, jako człowiek pracowity, to ja sprawdzałam sama, co się dzieje i ja wiedziałam, jaki jest stan aktualny, prawda? No. I ja mówię, więc daj tą listę temu właśnie tą, ja ci dam listę nową, daj to temu panu i powiedz, że ja mu dam więcej, ja mu dam. Aha, ona powiedziała, że on jest chyba z Komitetu Helsińskiego. Powiedz, że ja mu dam od początku, bo ja już miałam, prawda, internowanych, to prawie wszystkich miałam. Ja tam jeszcze potem, to jest nieomal ten stan już był, który ja państwu tutaj przekazałam, prawda, bo ja to, no. Tylko, żeby mnie z tym komitetem biskupi nie łączył. I on podobno się roześmiał i zapytał, czy prosił o zapytanie, czy ja zgodzę się na osobisty kontakt. No i tak doszło do spotkania z panem Nowickim. No i już od 84, to był rok 84 i od 84 roku już byłam tutaj współpracownikiem Komitetu Helsińskiego na przedstawicielem, prawda, na region Śląsko-Dąbrowski. Oczywiście ludzi dalej zamykali, internowanych już potem nie było, ale byli dalej i pobici, i więźniowie, i tak dalej. No. Ja wiedziałam, nie pamiętam skąd, że Anka będzie. Że Anka będzie i dowiedziałam się, że będzie u Kurtiuszów. No więc poszłam do Kurtiuszów. Do państwa Kurtiuszów starszych, prawda? Nie, bo Ajka już mieszkała oddzielnie wtedy przecież. No i zadzwoniłam, otworzyła pani Kurcjusz. No i powiedziała, no nie, że nie, że ona nic nie wie, prawda, chociaż już mnie znała. No ale Anka posłyszała mój głos. Ja mam dosyć mocny głos. Mój Teresa, no jestem, no ale Anka zawsze twierdziła, że Wałęsa to jest, no. Myśmy Ankę bardzo szanowały i my się nie myślały, ja mówię jeszcze w Goldapi, bo ona zawsze wiedziała. No, działali razem w tych wolnych związkach, ale myśmy nie uważały, że ona, prawda, jest po prostu oszczercą. Tylko myślałam, że się myli, no, że to jest no, człowiek, prawda, no, prymitywny, może dla kogoś niesympatyczny, ale to absolutnie nie tego. A Ankę kiedyś wywieźli z Gołdapi. Znaczy chcieli wywieźć z Gołdapi, zaraz jak to było właśnie z Anią. Że myśmy po prostu, aha, bo oni kombinowali, to mówię o SBC-i, oni kombinowali i jakoś, aha, i to potwierdziło, że Ania się myli, nam się wtedy wydawało, że Anię chcą wywieźć
i żeby ona podejrzewałyśmy, zresztą miałyśmy ten nasłuch w końcu, prawda, że oni to chcą zmontować jakąś taką, prawda, co potem ten okrągły stół i tak dalej, że chcą podzielić tutaj, i że bo tego pijaka dalej w Arlamowie, prawda, trzymali, że chcą Ankę wyciągnąć, żeby Anka firmowała, prawda, reaktywowany związek, prawda? I tylko czy Ankę myśmy nie chciały Anki opuścić, ale ja właśnie nie pamiętam. Czy w końcu jednak Ankę chyba wzięli na jakieś przesłuchanie i to chyba raczej jej chcieli jakiś proces zrobić, a nie podzielić. Tylko myśmy to tak odebrały. No. Ale teraz wracając do pobytu Anki, znaczy tutaj, to ja chyba tylko się raz wtedy z nią spotkałam, wtedy u Kurcjuszów. Z Michałem pracował taki Robert Wiśniewski. I on miał ten właśnie kontakt. On chyba był wcześniej w tym RKW. W każdym razie miał z tymi Buzkami wszystkimi kontakt. A ja muszę powiedzieć, że ja nie wierzyłam w żaden ten RKW jako władzę tutaj w zarządzie, znaczy w struktur. Bo nie wszyscy więźniowie byli tacy, znaczy ja nie odczuwałam w ogóle, ale to nie, ja nie byłam w strukturach związkowych, prawda? Ja byłam w innej, prawda, strukturze. Ale przede wszystkim wiedziałam, że ci koledzy, którzy faktycznie coś robią, jeszcze nie siedzą, ale prawda, ale oni właściwie to robią za własne pieniądze, prawda? I właściwie na własnym jakoś sprzęcie, albo zrobione, albo gdzieś tam zdobytym. Tak. Natomiast ci, których aresztowali i tak nie do końca byli tacy, prawda, no nie że byli donosicielami, ale pękli, po prostu nie wytrzymali i donosili. Znaczy nie donosili, tylko zeznali na, prawda, no na, że następnych, prawda, aresztowano, bo byli też tacy właśnie, nie donosiciele, nie TW, tylko tacy, którzy dosłabi. To nigdy nie doszło do RKW. A powinno, jeżeli RKW nad tymi grupami, prawda, miały jakąś, prawda, do kontrolę. Prawda? Czyli tak, ani pieniądze tam nie szły, ani pomoc tam nie szła. No dobrze, ale prawda, coś tam drukują, jednak coś tam się wydaje. No. I tak wtedy właśnie mi Michał umówił stoko właśnie z tym Robertem. No i dobrze, więc że to przekaże, to niech oni to wydrukują i puszczą, żeby było wiadomo, co się dzieje, prawda. No i dostałam z powrotem odpowiedź. Dostałam. Wiem, że 10 tam było punktów. Nie pamiętam oczywiście wszystkich punktów, ale te pierwsze to pamiętam, prawda. Powiem być jeden. Dajże nam baba w święty spokój, nie będziemy tego, koniec. Dobra, ale to nie. No. Oni zaczęli mnie doradzać, to już mi wkurzyło, cholera. Niech zespół redakcyjny, jak ja już posłyszałam o zespole redakcyjnym, niech zespół redakcyjny... A, nie, pierwszy punkt. Że oni tego nie mają możliwości. No to dobra, no to na tym pewno się skończy, nie mają możliwości. Ale potem zaczęły rady. Niech zespół redakcyjny przepisze to
na maszynie, bo oczywiście to było maszynie do pisania, prawda, nie komputer. Przepiszę na maszynie z dużym wałkiem w 10 egzemplarzach. A ja mam małego łucznika do tej pory. I następny punkt. Niech przepisze w 10 egzemplarzach. Więc i następny punkt jeszcze potem, prawda? I niech im da, chyba, nie wiem, 8 czy ileś, i następny punkt, to oni dadzą do znaczących regionów w Polsce. A ja, Jezus, jak ja to posłyszałam, a jestem cholera taka, no znaczy, no jestem nerwozna, ale kto, każdy by się zdenerwował, nie? Ja wiesz co, Robert? Odpowiedz im też, słuchaj. Zespół redakcyjny to jest jedna Teresa Brocka. Dwa. Nie ma żadnego wałka i tak dalej. I pisze na małym łuczniku. Prawda? A do znaczących regionów, bo ja wtedy baby znałam w całej Polsce i naprawdę wiedziałam, że która, jakoś właśnie nie wiem na czym to polega, która coś robi jeszcze. Prawda? I dam sama. Prawda? A ostatni punkt, prawda? Powtórz to dosłownie, żeby mnie pocałowali w dupę. Tak powiedziałam. Przepraszam, ale tak było. Tak było. No i na tym się skończyła, prawda, współpraca. Wiedziałam, że robię coś, co jest pożyteczne, no po prostu. A dlaczego wiedziałam, że mnie nie zamkną? Jak to się dowiedziałam, że mnie nie zamkną? Bo właśnie jak mieszkałam u tego pijaczka, prawda, podnajmowałam. I on kiedyś przyszedł. I przyszedł jeszcze bardziej pijany, bo on tam czasem nocował w kuchni, na takim tapczanie, jak tego, bo tak to dojeżdżał, prawda, do pracy, a tak czasem nocował, tak. Aha, ponieważ... co prawda niektórzy mówią, że jestem bardzo uczciwa, ale ja też potrafię być oszustem. Bo na przykład on mi zaproponował, żebyśmy byli na ty, bo on mnie niby zameldował jako swoją kuzynkę czy coś takiego, bo to chodziło o to, że jak obcy, to bierze pieniądze, no, brał pieniądze, no ale chodziło o to, no. No więc dobrze, no, że byłam z nim na ty. No i przyszedł kiedyś, jeszcze bardziej pijany niż zwykle. Rzadko by, ale tym razem jeszcze bardziej. I mówi, że miał mi tego nie mówić, ale matka kazała powiedzieć mu, masz to powiedzieć tej kobiecie, że przyszli do niego panowie, tam do pracy chyba, i powiedzieli właśnie, że oni by mnie chętnie zamknęli, ale ja jestem z komitetu wojewódzkiego, no bo ten pijak w ogóle... To wiedziałam, że oni nas, prawda, nie chcą, bo to zaraz, że to obrońców praw człowieka zamykają i tak dalej. Już wiedziałam, że mnie nie zamkną, natomiast byłam pewna, że on podpisał współpracę, no bo po co do niego przyszli. Ale on nie podpisał współpracy, bo nie było go w moich dokumentach, jak miałam udostępnienie, prawda? On nie podpisał współpracy, no po prostu... może kazali mu obserwować, a nie kazali mu podpisać, coś takiego, może kto do mnie przychodzi, może jakieś takie rzeczy. No, uznali pewnie, że jest za głupi, żeby w ogóle być takim, no nie wiem, w każdym razie on współpracy, przynajmniej formalnie, prawda, nie podpisał, no to tak, no. Także to tak. I, no, ale ja niektóre rzeczy trzymam, to teraz ta kamienica jakoś wygląda, ale w tamtych czasach to takie było gdzieś na jednym piętrze coś tam,
to ja na przykład na bieżąco, to ja tego nigdy nie trzymałam, zresztą nawet jeszcze przed ich wizytą ich, to ja na bieżąco takie informacje, no gdzieś to musiałam. Jak miałam jakąś informację, bo potem woziłam do Zabrza, do koleżanki, prawda, która niby tam w strukturach nie była, ale właśnie taką była moją taką skrzynką. No bo gdzieś to musiałam mieć, prawda? Ale tutaj, jak taki był bałagan, a tu jakieś krzesła stoją, tutaj ja tak zwykle na bieżąco, prawda, takie notatki w klatce schodowej trzymałam, prawda? Tak to woziłam, a później, prawda, woziłam to do Zabrza, do Haliny Przybojewskiej. Ona była moją skrzynką, prawda? Ten raport kończy się dlatego, że wtedy przestali zamykać ludzi. Prawda? Nie było procesów, nie było więźniów politycznych, więc ja postanowiłam to zamknąć i przekazać to, znaczy oryginał poszedł, znaczy nie, oryginał to jest tu, ale poszło prawda, do tego, znaczy do Komitetu Helsińskiego, prawda? Pewnie teraz spalili to, bo to Soros pewnie to jakaś to. Śmieję się, oczywiście głupia. No, ale potem ja, ale to już potem w Fiszkach jeszcze miałam, no bo jakieś pobicia, jakieś takie rzeczy, prawda?